Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i bardzo ciekawe zapytanie. Czy jak robiłeś psychotesty niedawno do innych celów, psychotesty dla kierowców zawodowych, to czy musisz czekać rok, aby zrobić powtórne do świadectwa kwalifikacji? Witam, mam pilne pytanie. Rok temu zrobiłem badania psychotechniczne idąc na kurs prawa jazdy D, czyli na autobusy. Myślałem, że są one wymagane do zaświadczenia lekarskiego na ten kurs, ale okazało się to niepotrzebne. Orzeczenie psychologiczne dostałem na okres 2 lat. No i po jakim czasie mogę właśnie te badania psychologiczne powtórzyć? Czy można je powtórzyć przed upływem terminu ważności, czyli 2 lat? Bo również zamierzam rozpocząć kurs kwalifikacji wstępnej i stąd moje pytanie, ponieważ moją intencją jest powtórzenie badania równo z kwalifikacją wstępną. Natomiast no muszę dodać, że mój kiepski wynik, czyli te 2 lata z poprzednich badań, wyniknął głównie z wątpliwego wyjaśnienia zasad poszczególnych zadań w pracowni psychologicznej przez panią psycholog. Bardzo proszę i pozdrawiam. Natomiast jeszcze jedna kwestia, z tego co wiem, są psychotesty niezaliczone, można powtórzyć je dopiero po roku, natomiast w moim przypadku, jak wspomniałem, były aż na 2 lata. Ale no nie minął nawet rok i czy na pewno mogę powtórzyć je przed upływem roku od daty ich wykonania? Odpowiadając na to pytanie, no jest tutaj zupełnie inna sytuacja, po prostu pan musi, czy musisz zrobić te psychotesty, natomiast te wcześniejsze psychotesty nie mają już znaczenia, prawda? Czyli no niestety trzeba podejść jeszcze raz, zaliczyć je na nowo, no mam nadzieję, że na 5 lat. I zostanie to udokumentowane w prawie jazdy. Oczywiście inna sytuacja by była, gdyby tamte poprzednie psychotesty zostały niezaliczone. No to powtórka jest dopiero po roku. Także na tym kończę. Skomentuj ten mój filmik tutaj na dole. Możesz oczywiście wpaść na moją stronę www.psychotestykierowców.pl lub na jakąś moją inną witrynę internetową.